Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziesiąta partia meczu o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Dinklirenem a Niepomniaszczim. Bardzo ekscytujący mecz, bardzo ciekawy. Panowie na pewno już odczuwają pewnego rodzaju zmęczenie. I ta partia, nie chcę tutaj spekulować, ale to mogę się tylko domyślić, że przez to, że wyciekły pewne dane, analizy czy tam gry w internecie Dinklirena i Raporta na innych kontach, prawdopodobnie tak było, to prawdopodobnie też Nepomuk to nieco wykorzystać. Tego nie wiem, ale to jest tylko taka moja mała teoria. Ciekawy jestem, czy faktycznie tak się działo, no bo w dobie internetu informacje roznoszą się naprawdę bardzo szybko. No i cóż, przejdę od razu do analizy. Tutaj białe rozpoczęły ruchem C4. Skoczek F6, skoczek C3, E5 ze strony Nepo, skoczek F3. Przypomnę tylko, że jak będzie zagranie E4, to ono tak naprawdę nic nie daje, bo gramy skoczek G5, potem hetman C2 i zdobywamy tego pionka na E4 bez żadnego problemu, więc no po prostu E4 z błędem. Skoczek na C6 ze strony czarnych, E4, w ten sposób już Dink grał w meczu, goniec zagrał na C5, czyli zobaczcie, że czarne grają bardzo naturalnie, bardzo normalnie i to wszystko działa. I teraz białe przechodzą do konkretów. Otóż nastąpiło, skoczek bije na E5. Ten ruch jest jak najbardziej dobry. Czarne odbiły. Jeżeli tutaj byłoby bicie na F2, bo to się może nam bardzo narzucać, to od razu powiem, że ten ruch jest bardzo zły czarnymi, dlatego że spokojnie odbijamy królem i po odbiciu skoczka na E5 grając D4, białe mają kapitalne centrum, parę gońców i wszystko pięknie hula. Nawet po takim szachu król idzie na G1 i białe są mega bezpieczne. Bardzo łatwa gra. Można zrobić roszadę na raty, ustawić sobie świetnie gońce, hetmana i grać w szachy dalej w sposób bardzo prosty i no mówię, na tym poziomie to raczej to się wiązałoby już z przegraną czarnymi. Oczywiście tutaj panowie znają teorię perfekcyjnie. Skoczek zagrał na E5, D4 i teraz goniec zagrał na B4. To jest bardzo sprytny ruch, dlatego że wymusza to mimo wszystko wybicie skoczka, no bo figurę trzeba odbić. Skoczek odbił na E4. I hetman zagrał na F3. Ten ruch oczywiście podważa skoczka, ale przy okazji broni na C3. Nastąpiło bicie. I teraz bardzo często też się w tym momencie zagrywa goniec na A5, żeby trzymać cały czas pionkę na C3. Ale Nepo zagrał inaczej. Zagrał bardzo szybko, mianowicie goniec na C5. Jest i był tutaj bardzo, bardzo dobrze przygotowany. Moi drodzy, w tej sytuacji ruch hetman G3 nie powinien być zaskoczeniem. Jest to ruch naprawdę normalny w tej grze, w szachy, w tej pozycji oczywiście. Chodzi o to, żeby tutaj wywierać presję na G7. I teraz tak. Czarne zagrały tutaj bardzo dobry ruch. Jestem ciekawy, czy ten ruch jesteście w stanie zgadnąć. Jest to posunięcie, uwaga, może być dla niektórych zaskakujące. Król F8. I to jest bardzo dobre posunięcie. Zaraz wyjaśnię dlaczego, a może wyjaśnię dlaczego złym ruchem jest zrobienie roszady. No właśnie, w tej sytuacji tutaj bardzo dobrym zagraniem byłoby goniec G5. I tutaj jeżeli hetman odchodzi, to możemy zagrać goniec F6 i są bardzo niebezpieczne ataki. Bardzo tutaj czarne muszą uważać, znaczy nawet nie ma co uważać, to prawdopodobnie partia by się skończyła. A jeżeli nastąpiłoby F6, to jest bicie pionka. I sytuacja też się rozsypuje, białe mają kapitalną grę, nawet jakiś tam szach nie jest wielce groźny, więc tutaj król ma po prostu kłopoty. A jeżeli by nastąpiło w tej sytuacji goniec E7, to można by było zagrać goniec H6, G6 i co ciekawe, najlepszym posunięciem w tej pozycji mógłby się okazać ruch H4. W ogóle bicie wieży okazuje się, że nie jest takie najlepsze według silnika, ale ja uważam inaczej. Uważam, że mimo wszystko wzięcie jakości jest jak najbardziej na plus. Jest jakość więcej. Fakt, że pionki są słabe białych, ale po prostu po zwykłym zagraniu gońcem na D3, robiąc roszadę i grając F4, myślę, że tutaj białe mają bardzo normalną, swobodną grę. Oczywiście silnik silnikiem, H4 byłoby wywieraniem większej oczywiście presji. Ale to jest tylko przykład, tak nie było. Tutaj panowie, jak wspomniałem, grają bardzo dobrze, perfekcyjnie niemalże. Goniec, przepraszam, król F8 zagrał, goniec na E2, nastąpiło D6. W tym momencie goniec na F4, czyli wyprowadzenie oczywiście figury z tym, żeby bronić pionka. Hetman zagrał na E7, czyli to jest takie też zaproszenie do wymiany na D4, przepraszam, na D6. I zwróćmy uwagę, że tutaj, jeżeli dojdzie do końcówki,
jakieś będą uproszczenia, czyli wymiana hetmanów po jakimś gońcu, to pionki białych no nie będą najlepszą opcją dla nich i końcówka może być po prostu przegrana białymi, więc tutaj albo białe pójdą na noże i spróbują znaleźć jakieś ciekawe kontynuacje na grę w grze środkowej, albo przegrają końcówkę, tak w dużym skrócie, oczywiście w dużym uproszczeniu. W tym momencie Dink zagrywa wieża D1, wywiera presję na linii D i oczywiście na pionka. No i Nepo w tym momencie, co ciekawe, i to jest bardzo dobre podejście, no gra perfekcyjnie, to jest bardzo dobrze przygotowane. Zresztą jedna i druga strona świetnie grają. Jest ruch H5. Zobaczcie, że czarne sobie kompletnie odpuściły tego pionka. Ruch H5 daje więcej przestrzeni. Oczywiście ruch H4 grozi. Tutaj można zagrać H4. Dink tak nie zagrał. To jest też taka typowa odpowiedź na też łapanie przestrzeni białymi. Dink postanowił po prostu zrobić roszadę i liczy się z tym, że poszło H4. Hetman na D3. Jeszcze większa presja. Tutaj jakby nastąpiło bicie na E5. No to czarne mogłyby mieć kłopoty z uwagi na hetman D8, hetman by się zasłonił i bicie na przykład pionka na C7. Pozycja mogłaby być bardzo, bardzo nieciekawa. Oczywiście widzimy, że tutaj wszystko wisi, jeszcze grozi wieża D8, więc no ta, w ten sposób czarne grać nie mogą. Nastąpiło G5 i można by było powiedzieć, że oho, zaczyna się tutaj dziać, coś się dzieje, ale uwaga. Niestety, trzeba grać w ten sposób, jak zagrał Dink, czyli bicie na D6 to są najlepsze posunięcia i nastąpiły tutaj wymiany do samego końca i goniec zagrał na E6. I muszę powiedzieć, że ta pozycja z pionkiem więcej białymi, no nie jest jeszcze jakaś taka, powiedzmy, różowa czy wygrana, absolutnie. Ale Dink oczywiście robi co może, to jest pionek więcej, więc warto na pewno walczyć. Zagrał F4. Najlepszy ruch w pozycji. Tutaj król zagrał na E7, wieża wróciła na D4. To też dobry ruch, żeby bronić po prostu pionka, bo zawsze wieża z C8 będzie chciała tutaj męczyć na C4 piona. Nastąpiło bicie, wieża zbiła i teraz najlepsze posunięcie znowu zagrywa Nepo. H3. Ale ten ruch jest dosyć prosty oczywiście, bo grozi wzięcie na H4. H3 i ruch G4. Też ciekawe podejście, żeby nie było w przyszłości może F5, ale ruch G4 oczywiście daje więcej tutaj przestrzeni królowi, żeby przejść na pole G3 i spróbować męczyć. No i tak na pierwszy rzut oka, jak spojrzę się na tę pozycję, okej, mam wrażenie, że to jest remis, ale jednak czuję, że białe mogłyby tu próbować coś zrobić, bo gra jest bezpieczna. Król idzie tutaj, ten pionek będzie atakowany. No, ale jak się to potoczyło, już pokazuję. Wieża AC8, król F2, wieża C5. A4. No ten ruch trzeba zagrać, bo wieża miała ochotę zagrać tu i na tego pionka. I wieża A5. Goniec D1 musi bronić. W tym momencie nastąpiło B6. I w ogóle ten układ gońca z pionkiem, tych pionków i wieży jest mega solidny i wygląda to naprawdę dobrze. I nawet jak jest pion więcej, to nie widzę tutaj jakichś takich, powiedzmy, perspektyw wielkich. No dla białych mimo wszystko no nie widzę, bo bardzo ciężko powiedzieć, no to jest po prostu równa pozycja. Król zagrał na G3, wieża H6, wieża tutaj na E4, król F8 z powrotem, nastąpił szach, król G7, wieża A8, no i Nepo postanowił pójść na uproszczenie. Oczywiście można tu próbować stać w miejscu, typu goniec na D7 i powrót, ale Nepo postanowił zagrać wieża C5. No i Dink nie miał wyjścia, musiał uprościć. Tutaj goniec zbił na C4, wieża zagrała na E7, wieża na C6. No nie są to jakieś skomplikowane ruchy, tutaj czarnym nic nie grozi, białym również. No i wymiana wież, myślę, że to już taka uprzejmość ze strony przeciwników. Bardzo ciekawy i sprytny ruch, goniec B3. Trzeba też zwracać uwagę na takie sprytne zagrania. Nie do końca taki oczywisty ruch, ale po biciu jest wieża C3 właśnie i tutaj w tej sytuacji panowie po prostu powymieniali te pionki. Jeszcze ruch F5, bardzo ładny, szybkie posunięcie, nastąpiło bicie. Oczywiście przepchanie pionka nie daje nic, bo jest wieża G4 i odbijamy, więc wtedy jest remis również. Bicie nastąpiło, wieża B5, król podszedł, no i w tym momencie tutaj jest to kompletny remis. Jeszcze nastąpiło H, król G6 i panowie zagrali do gołych króli. Ja myślę, że to też jest efekt małego zmęczenia. Ale no nie chcę tutaj źle wróżyć Dingowi, chociaż mu dalej kibicuję. No mecz niestety z punktem mniej i teraz będzie grał czarnym kolorem. Nie wygląda najlepiej, ale mamy jeszcze 4 partie do końca. Może się wszystko wydarzyć. Zobaczymy, jak się to będzie toczyło. Na pewno mecz jest fantastyczny. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.